Znajdujemy się dzisiaj w budynku Timbermoon 80 w stanie deweloperskim. Wielu z Państwa zastanawia się, jak wygląda stan deweloperski, dlatego chcieliśmy Państwu pokazać od wewnątrz. Więc stan deweloperski w naszym wykonaniu kończy się dokładnie na takiej ścianie. Jest zakończona wełną drzewną. W tym wypadku inwestorzy wybrali wełnę drzewną. Tutaj widać róż instalacyjny, do którego będziemy montować wykończenia ścian, tak jak już inwestorzy wybiorą. Tutaj będzie to płyta karton gips. Podłoga jest z płyty MFP, czyli jest to podłoga bardzo stabilna. Nie jest to podłoga końcowa, ponieważ oczywiście na to powinniśmy położyć panele. Natomiast to jest zrobione na samym końcu. Barierki są tutaj tylko i wyłącznie tymczasowe. Natomiast to chciałem Państwu pokazać, duże przeszklenia. Jest bardzo ładny efekt tego domu, jeżeli jest open space. W tym wypadku inwestorzy zamówili u nas okna otwierane po to, żeby móc wentylować takie pomieszczenie. Okno jest otwierane, ale uchylne, przepraszam, nie otwierane ze względu bezpieczeństwa. Jeżeli inwestorzy chcieliby zrobić okno z pełnym otwarciem, musielibyśmy zainstalować również balkony. Proszę kolejnie zwrócić uwagę na wysokość naszego budynku. Ściana kolankowa 125 cm daje naprawdę bardzo dużą przestrzeń. W dachu jest 25 cm ocieplenia. Oczywiście róż instalacyjny, w którym puścimy wszystkie przewody elektryczne, jeżeli inwestorzy zażyczą sobie dodatkowe oświetlenie. Wszystko jest przygotowane po to, żeby taki dom już wykańczać finalnie. Na życzenie inwestorów zainstalowaliśmy również rekuperację punktową pranę na górnym piętrze i na dolnym. Służy to oczywiście ku temu, żeby cyrkulacja powietrza była jak najlepsza i jakość powietrza, czyli też korzystanie z takiego budynku było bardzo przyjemne, również zimą, kiedy mamy szczelnie zamknięte okna cały czas. Klatka schodowa w tym modelu jest przewidziana w tym miejscu. Oczywiście jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i robimy często projekty indywidualne. Natomiast docelowo klatka schodowa, która jest na środku, tworzy bardzo fajną funkcję, ponieważ oddziela pomieszczenia, które mogłyby tutaj dodatkowo powstać. W tym wypadku będzie to open space, natomiast często robimy tak, że tutaj zamykamy ścianą, wykonujemy tutaj dużą sypialnię, taką master sypialnię z dodatkową garderobą. Za moimi plecami możemy wykonać małą łazienkę, powiedzmy toaleta z umywalką, żeby nie trzeba było schodzić na dół, korzystając po prostu z przestrzeni u góry. A tutaj możemy wykonać pokój, mniejszy pokój lub dwa mniejsze pokoje dla, powiedzmy, pokoje dziecięce. Tutaj na życzenie inwestorów zainstalowaliśmy dwa okna, oczywiście, żeby doświetlić pomieszczenie. Natomiast też często wykonujemy tutaj okna tarasowe. Jeżeli spojrzycie tutaj na zewnątrz, jest zadaszenie nad gankiem, które również możemy zaadoptować jako taras, czyli będzie dodatkowa przestrzeń do korzystania z takiego domu. Więc stan deweloperski wewnątrz jest taki, jak Państwu pokazałem, natomiast z zewnątrz domy zawsze zostawiamy w stanie wykończonym już na gotowo. Czyli tak jak Państwo tutaj widzicie, elewacja modrzewiowa montowana na piórowpuch na specjalnych wkrętach nierdzewnych. Podbitka, proszę zwrócić uwagę, również podbitka modrzewiowa. Modrzew jest to najbardziej trwałym drewnem, więc jakby nie odchodzimy od tych standardów, montujemy tylko i wyłącznie sprawdzone materiały. Jeżeli chodzi o drzwi, są to drzwi z okładziną dębową, czyli nie są to drzwi marketowe metalowe, tylko z okładziną dębową.
również wykończenie fundamentu, proszę zwrócić uwagę, nie zostawiamy po prostu tylko i wyłącznie fundamentu tak, żeby sobie wykańczał go inwestor, natomiast piękne obróbki blacharskie, które są bardzo dokładnie robione, na to będzie zaciągana masa żywiczna, aby efekt był takiego domu bardzo, bardzo ładny z zewnątrz. W tej inwestycji wykonywaliśmy również płytę fundamentową. Jeżeli my mamy wykonywać fundament, robimy go jako fundament energooszczędny, czyli płyta energooszczędna ze steropianu XPS zaciągnięta klejem. Na koniec będzie zaciągnięta masa żywiczna, aby wykończyć estetycznie. Natomiast proszę zwrócić uwagę na wielkość tego fundamentu. Wypuszczamy go oczywiście nad powierzchnię, w zależności od tego, jak architekt ustali. Natomiast sama masa tego świadczy o tym, że po prostu jest bardzo, bardzo dobrze wykonany. Wykończenia zewnętrzne, połączenie elewacji i fundamentu wykańczamy specjalnymi obróbkami blacharskimi, aby jeszcze bardziej zabezpieczyć na warunki pogodowe elementy zewnętrzne domu. I tutaj na specjalne życzenie klienta dobudowaliśmy do modelu Timber 180 dobudówkę, która ma służyć jako dodatkowe miejsce wewnątrz domu, oczywiście dodatkowe 10 metrów, natomiast na zewnątrz stworzyło nam bardzo fajną kompozycję, czyli stworzyło taki dodatkowy ganek zadaszony, który również można wykorzystać jako taras u góry. Akurat w tym wypadku nie robiliśmy tarasu, natomiast jest przygotowane tak, że jeżeli inwestorzy będą chcieć wykonać taras na takim zadaszeniu, jest to oczywiście jak najbardziej możliwe. Proszę zwrócić uwagę na obróbki, wszystko wykonujemy z modrzewia, ze względów po prostu wytrzymałości tego drewna. Tak samo jeżeli chodzi o słupy, są to słupy klejone z drewna KVH, które bez problemu wytrzymają czas narażony na warunki atmosferyczne. Jeżeli chodzi o stolarkę zewnętrzną, nasz stolarz wykonuje tylko i wyłącznie drzwi z okładziną dębową. Nie są to drzwi marketowe, metalowe, bardzo wysoka jakość drzwi, bardzo droga cena zakupu w detalu. Natomiast my, tworząc standard naszego budynku, stwierdziliśmy, że nie będziemy korzystać z materiałów niższej jakości, więc przekłada się to również na stolarkę zewnętrzną. Jak zawsze zamykamy dom elewacją modrzewiową. Oczywiście mamy kilka rodzajów elewacji, które już niedługo będzie można zobaczyć w naszym domu pokazowym w Brzeziu. Natomiast standardowo montujemy modrzew na piropuszcz, tak jak widzą Państwo, nie ma między nimi szczeli. Po to po prostu, aby nie wtargnęły do wewnątrz konstrukcji domu żadne gryzonie, ani nie powiewał śnieg, który będzie powodował wyniszczenie od wewnątrz. Więc jakby jest w 100% taki dom zabezpieczony. Od spodu jest rozpoczęte obróbką blacharską, która jest zamknięta, która również nie daje możliwości wejścia gryzoniom w strukturę ściany. Jak zawsze musimy zwrócić uwagę na nasze obróbki blacharskie, którymi naprawdę się szczycimy. Ściana kolankowa jest zasłonięta blachą na rąbek. Dodatkowo montujemy tylko i wyłącznie rynny kwadratowe, które są oczywiście na pewno droższe w zakupie, natomiast efekt wizualny później takiego domu jest naprawdę znacznie lepszy z takim wykończeniem. Ok, w tym miejscu będzie wejście do budynku. Tutaj inwestorzy zaprojektowali sobie przestrzenną kuchnię łącznie z wyspą. Dobudówka, o której powiedzieliśmy na wstępie, jest to właśnie ten element. To dodatkowe niecałe 10 metrów, które ma służyć jako łazienka. Również możemy wykonać takie dobudowane elementy jako patio, przeszklony ogród całoroczny. Natomiast akurat tutaj na życzenie inwestorów będzie właśnie przestronna toaleta, co powoduje to, że mamy do zagospodarowania całą przestrzeń na parterze tylko i wyłącznie do życia, czyli salon, jakiś aneks, tutaj kuchnia, wypoczynek, kominek, miejsce na telewizor, który już wcześniej jest przygotowany. Schody są tymczasowe oczywiście, natomiast schody będą bardzo ładne, bukowe. Pokażemy Państwu efekt finalny, jak już ukończymy wykończenia. W stanie deweloperskim przygotowujemy wszystkie instalacje. Tak jak widać, montujemy rozdzielnię prądową, która jest oczywiście połączona przez naszych elektryków. Wszystkie instalacje wypuszczone są na zewnątrz zgodnie z projektem, przygotowane tylko i wyłącznie do
przyłączu. Tak samo wszystkie instalacje, gniazdka, internet, okamerowanie budynku, wszystko to, co klient sobie życzy, przygotowanie pod klimatyzację, rekuperację, jest już wykonywane na tym etapie i oddawane klientowi tak, aby tylko i wyłącznie zamontować sprzęty docelowe pod te instalacje. Więc tak prezentuje się budynek Timber 80 wewnątrz, a akurat inwestorzy wybrali sobie tutaj opcję Open Space z dwoma filarami. Natomiast chciałem Państwu pokazać, jak prezentuje się budynek w wersji deweloperskiej, czyli wykończenie ścian, wszystkie instalacje przygotowane są pod to tylko, żeby taki budynek wykończyć okładzinami ściennymi, karton gipsem, ewentualnie błazerem lub jakąś inną okładziną ścienną. Wszystkie ściany są odpowiednio zabezpieczone, żeby wełna została na swoim miejscu. Przygotowaliśmy rekuperację punktową plana. Wszystkie punkty świetne ustalone wcześniej z inwestorami na etapie projektowania są w miejscach, w których sobie inwestorzy życzyli. Teraz nie pozostaje im nic, tylko wykończyć estetycznie taki budynek. Budowa budynku dzieli się na wiele etapów. W tym wypadku akurat klienci wybrali stan deweloperski, czyli z ociepleniem i z instalacjami. Idealnie widać na naszym przekroju ściany, czyli elewacja modrzewiowa, ruszt instalacyjny pod elewację, płyta Thermoblack Steyko, którą ściągamy bezpośrednio z Niemiec, bardzo ekologiczna płyta, która okala cały budynek. Dzięki jej konstrukcji nie potrzebujemy wiatroizolacji. Następnie konstrukcja całego budynku oczywiście z drewna certyfikowanego skandynawskiego C24. Budynek jest zabezpieczony pierwszą warstwą termiczną, taką jak tutaj Państwo widzicie, a od wewnątrz mamy paroizolację. Wszystkie instalacje elektryczne, kanalizacyjne, wodne, internet, przygotowanie pod kamery, pod rolety, wszystkie instalacje dosłownie, które klienci potrzebują, które oczywiście wcześniej projektujemy z architektem tak, aby na etapie wykończeń nie wprowadzać żadnych zmian, które oczywiście później kosztują. Wszystko jesteśmy w stanie wcześniej przewidzieć, zaproponować. Następnie zakończamy to jeszcze 5 cm wełny drzewnej lub skalnej i efekt jest taki, jak tutaj Państwo widzicie. Wełna dociśnięta do ściany, zasznurowana, aby pozostała w swoim miejscu i przygotowane ściany są już pod wykończenia, gdzie osoby, które będą instalowały wykończenie, mają ułatwioną pracę, ponieważ ruszt instalacyjny, który jest tutaj, służy jako konstrukcja pod płyty, karton gips. Oczywiście trzeba tam jeszcze użyć wcześniej, później kolejnego stelażu. Natomiast jest o niebo łatwiej, jeżeli jest ten ruszt instalacyjny, który tutaj inwestorzy sobie zażyczyli, żeby zostawić. Jeżeli ktoś z Państwa jest po realizacji domu, zapewne wiecie, że nie ma nic bardziej frustrującego niż poprawki, ponieważ powoduje to podwójny koszt. Dlatego tak kluczowe jest zaplanowanie wcześniej całej budowy, całej inwestycji. U nas w biurze każdy etap procesowania ma swojego architekta i tak, jeżeli chodzi o sprawy urzędowe, zajmuje się tym jeden architekt, to wykończenie wnętrz takiego budynku i rozwiązania ergonomiczne jest rzeczą drugiego architekta. Powoduje to po prostu, że przewidujemy nawet najprostsze rzeczy, jak montaż telewizora, jak zabezpieczenie telewizora antenami, co powoduje po prostu to, że inwestorzy, którzy już będą wykańczać taki budynek, ponieważ tutaj zostawiamy budynek na etapie deweloperskim, będą mieli ten komfort, że nie będą musieli niczego przerabiać. Często inwestycje dzielimy tak jak tutaj na etapy. Tutaj zostawiamy w etapie deweloperskim, natomiast są pewne rzeczy, które już przewidzieliśmy wcześniej. Inwestorzy na pewno chcą zamontować sobie rolety. Doprowadziliśmy im już instalacje pod rolety. Również będą mieć tutaj zainstalowaną klimatyzację. Mimo że my klimatyzacji nie montujemy, przygotowaliśmy im instalację elektryczną, odpowiednie przewody, kanalizację pod to, żeby taką instalację móc bez problemu zamontować bez ingerencji w ścianę. Również wyprowadzamy peszel elektroinstalacyjny na dach pod fotowoltaikę, której również nie instalujemy. Natomiast jeżeli nie zrobimy tego teraz, to później, w późniejszym etapie będzie generowało nam to niesamowite koszty przy naruszaniu konstrukcji ścian. Bardzo ważne jest to, że mamy na swoim koncie bardzo dużo realizacji i wyciągnęliśmy dużo wniosków. Zauważyliśmy, jak inwestorzy planują swoje duże inwestycje, jak i pojedyncze domy. Dzięki temu jesteśmy Państwu w stanie od samego początku doradzić, jakich błędów uniknąć, które później generują ogromne koszty. Nasi architekci zwracają uwagę nawet na ułożenie domu na działce, sugerując ułożenie korzystne dla słońca, które wpada do pomieszczenia, ogrzewa je, co powoduje to, że rachunki za utrzymanie domu są niższe. To są bardzo, bardzo ważne rzeczy, na które większość ludzi nie zwraca uwagi dopiero później po wybudowaniu domu. Tak jak tutaj nawet mieliśmy sygnał od inwestorów, że bardzo żałują, że nie posłuchali naszej sugestii na wstawienie okna od strony południowej. Niestety na tym etapie będzie to generować koszty, oczywiście jest możliwe, natomiast czy zdecydują się, zobaczymy po końcu realizacji.